Witam w drugiej części wywiadu z pastorem Jarkiem. Przypomnę dla tych, którzy nie oglądali pierwszej części, obejrzyjcie pierwszą część, ponieważ my tylko kontynuujemy to, co już zaczęliśmy w pierwszej części. Więc jeżeli trafiłeś na drugą, wskakuj najpierw na pierwszą, a potem widzimy się ponownie w tym filmie. I koniecznie subskrybuj kanał. Oczywiście. I łapka w górę. Przejdźmy bezpośrednio do następnych pytań. Także jesteś pod obstrzałem cały czas. Nie wiem, czy się bać. Czy Bóg wszystkich ludzi powołuje jako pastorów? Czy wszystkich ludzi powołuje, aby byli pastorami? Jakie cechy powinien mieć człowiek, który staje się pastorem? Znaczy, to odpowiem przekornie. I tak, i nie. Najpierw powiem, dlaczego tak. Dlatego, że pomimo tego, że Bóg wyodrębnia jednak pastorstwo jako osobny dar, nikt z nas nie jest zwolniony od troski o potrzeby innych ludzi. Mamy zwracać uwagę na potrzeby innych, nie tylko najbliższych, bo gdyby nie to, to byśmy byli skoncentrowani na sobie snobami, skoncentrowanymi na sobie ludźmi, a egoizm to jest coś, co wywaliło Lucyfera z nieba. Bo od tego wszystko się zaczęło. Więc nie może to też wyglądać tak, że od opiekowania się ludźmi jest pastor. Bo każdy z nas ma taką odpowiedzialność i w tym sensie jest duszpasterzem. Chociażby też funkcja mężczyzny w domu. Biblia mówi o tym wyraźnie, że to mężczyzna jako głowa domu ma być też duchowym przywódcą. Więc w tym sensie jest też pastorem. Ale nie ze względu na to, że nie wszystkich Pan Bóg powołuje konkretnie do służby kaznodziejskiej. Teraz, jakie predyspozycje powinien mieć pastor? Ze swojego osobistego doświadczenia muszę powiedzieć, że na pastorów Pan Bóg wybiera chyba najbardziej doświadczonych życiowo i pokaleczonych ludzi. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem dlaczego, jego musisz zapytać. W każdym razie zarówno w moim przypadku, jak i w przypadku wielu kolegów, z którymi pracuję, tak właśnie było. Być może, to jest takie moje gdybanie, Pan Bóg wie, że osoba, która coś przeszła w życiu, będzie też bardziej otwarta na potrzeby innych ludzi. Może bardziej wyrozumiała. Może bardziej wyrozumiała. Ale myślę też, że Pan Bóg w swojej łaskawości patrzy na grzeszników nie w taki sposób, jakimi oni faktycznie są, ale takimi, jakimi mogą się stać dzięki Jego łasce. Jeżeli pozwolisz, dosłownie 2-3 minuty mojego doświadczenia, bo myślę, że to by było dobre, żeby powiedzieć w tym miejscu. Jeżeli chodzi o mnie, ja bym sam siebie pastorem nie uczynił. I osobiście nawet kłóciłem się z Bogiem, uważając, że wybrał zupełnie najbardziej beznadziejną opcję, jaką miał dostępną. Z tego względu, że ja wywodzę się z rodziny totalnie patologicznej, gdzie moi rodzice bardzo dużo pili, bardzo dużo było przemocy, bestialstwa wszelkiego rodzaju, którego teraz nie będę tutaj opisywać. Ja sam pod wpływem środowiska, w którym wyrastałem, a także odrzucenia ze strony nie tylko rodziny, ale również ludzi z zewnątrz, bo nie miałem ani przyjaciół, ani znajomych. Byłem taki odizolowany od wszystkich, zawsze kozioł ofiarny, popychadło takie. Ale miałem od zawsze zamiłowanie do Boga i do Biblii. Nie potrafię tego wyjaśnić. Zawsze się tym interesowałem. I nawet będąc jeszcze katolikiem, miałem takie ogromne pragnienie, żeby upodobnić się do, nie tyle do Boga, bo Bóg był dla mnie kimś takim nieosiągalnym, kimś dalekim, ale chociażby do świętych, o których czytałem bardzo dużo. To byli ludzie w moim zrozumieniu w tamtym czasie bardzo blisko Boga. I czytając żywoty chociażby Dominika Savio, Jana Maria Vianneya i innych postaci takich znaczących w Kościele katolickim, miałem ogromne pragnienie, żeby być jak jeden z nich.
Dlatego odmawiałem dużo różańców, litanii i na tyle, na ile mogłem, budowałem swoją duchowość. Czytałem też bardzo dużo Biblii w tamtym czasie, wiele historii znałem na pamięć i uważałem, że jestem blisko Boga. Nawet swego czasu usługiwałem jako ministrant. Ale teraz patrząc z perspektywy czasu, wiem, że szczerze to robiłem, ale to było puste, w tym nie było Boga. To była tylko religia formy. Ja tego wtedy nie rozumiałem. I kiedy Pan Bóg objawił mi siebie tak prawdziwie i wskazał mi, że powinienem być kaznodzieją, to jest w ogóle rozległa historia, którą może przy innej okazji będę miał okazję opowiedzieć. Pierwsze, co zrobiłem, to powiedziałem Panu Bogu, ty chyba sobie żartujesz. Ja nigdy w życiu nie będę pastorem. Nigdy. Ja się do tego po prostu nie nadaję. Dla mnie pastor to był człowiek na totalnym topie duchowym, gigant duchowy. I osoba też, która ma ogromną odpowiedzialność, której nie jestem w stanie sprostać. Dlatego lepiej, żeby Pan Bóg poszukał sobie kogoś innego. Ale Bóg bardzo cierpliwie, w sposób bardzo wyrozumiały, postępował ze mną i stopniowo łamał mój opór, pokazując mi, że chce, żebym szedł w tym kierunku. Na rozmaite sposoby mi to pokazał. I kiedy w końcu zdecydowałem się na to, żeby ten krok postawić, okazało się, że to był najlepszy wybór, jakiego dokonałem w życiu. I dla Boga nie miała znaczenia moja przeszłość, nie miała dla Niego znaczenia opinia innych ludzi na mój temat. On po prostu zrobił swoje. Wybrał człowieka, zaczął go obrabiać i uzdolnił go do tego, do czego go powołał. Kiedyś rozmawiałem ze swoim kolegą, który powiedział mi pewne zdanie, które stało się jednym z moich mott życiowych. Zawsze jak coś przeczytam na przykład, czy coś usłyszę takiego, co do mnie naprawdę bardzo mocno trafi, to wpisuję to na listę mott życiowych. I jednym z mott, które przyjąłem, było właśnie zdanie tego kolegi, który powiedział: Jarku, Pan Bóg nie wybiera uzdolnionych, lecz uzdalnia wybranych. Dobre. Bardzo mądre. I doświadczyłem tego. Doświadczyłem tego naprawdę w bardzo mocny sposób. Bo patrząc z ludzkiego punktu widzenia, nie nadaje się. Absolutnie. Z moją przeszłością, z moimi predyspozycjami takimi i genetycznymi, i środowiskowymi, i tak dalej. Nie nadaje się na pastora, nie nadaje się na ojca, na męża. Ale Pan Bóg dokonywał cudu za cudem i sprawił, że jestem i mężem, i ojcem, i pastorem. Amen. Więc to jest coś niesamowitego. Uważam, że jest to najpiękniejsza służba, jaką mogę pełnić. Dlatego, że żadna chyba inna służba w moim zrozumieniu nie ma tak głębokich powiązań z wiecznością, jak właśnie służba kaznodziejska. Dlaczego akurat z wiecznością? Dlatego, że może powiem tak. Wszystko, co robimy, bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, z jakiego środowiska pochodzimy, jest rozpatrywane w perspektywie wieczności. Będzie miało skutki w przyszłości. Ale w momencie, w którym jesteśmy postawieni jako liderzy w boju duchowym, to jest to jeszcze, że tak powiem, o poziom wyżej, nie? Jeżeli chodzi o odpowiedzialność i o konsekwencje, które się poniesie. Dlatego w Piśmie Świętym jest powiedziane: niechaj nie każdy z was, bracia, zostaje przywódcą i nauczycielem, dlatego że otrzymamy surowszy wyrok. Jest dokładnie tak napisane. I to była jedna z głównych rzeczy, która mnie osobiście odpychała od chęci pójścia w tym kierunku, który mi Bóg pokazał. Ale potem zrozumiałem, że ta służba nie ma się opierać na mnie, na moich możliwościach czy na moich brakach, ale na Bogu. On zawsze, gdy powołuje kogoś do jakiejkolwiek służby, to On powołuje jednocześnie wyposażając. Nigdy nie jest tak, że powie: słuchaj, Jarku, Szymonie, czy tam ktokolwiek, nie?
Mówię, tutaj zlecam ci taką i taką pracę, radź sobie, nie? Jest powiedziane, że Duch Święty daje każdemu poszczególnie jak chce, stosownie do służby, do której został powołany. To trochę tak jak Mojżesz wypominał się, że nie, nie, jestem człowiekiem ciężkiej mowy. Tak. I Pan Bóg go strofował, no ale zaraz, kto stworzył usta człowiekowi, nie? Ja byłem takim miksem Gedeona, Jonasza i Mojżesza. I Pan Bóg z takim miksem sobie poradził. No. Naprawdę się cieszę, że jestem pastorem. Bardzo. Tutaj poruszamy właśnie ciekawy temat, bo mówisz, że w pewnym momencie w twoim życiu pojawiła się ta chęć, znaczy Pan Bóg zaczął ciebie, chęci może nie było, ale Pan Bóg zaczął ciebie posuwać w tym kierunku, żebyś był pastorem. I chciałbym ciebie zapytać o pewną rzecz, ponieważ może być tak, że akurat ty, nasz widzu, który teraz oglądasz, może ciebie Pan Bóg też posuwa w tą stronę. Może wydaje ci się, że tego właśnie Bóg od ciebie chce. Jak można się upewnić? Jak można się upewnić? Jeżeli ktoś ma takie właśnie poczucie w sercu, że powinien iść, być pastorem, co może zrobić, aby mieć tą pewność, że to jest ta droga? Bo jest to decyzja dość poważna, można powiedzieć. Odpowiem na to pytanie w takich, można powiedzieć, dwóch podpunktach. Po pierwsze, nie podam gotowego schematu, co należy zrobić, dlatego że każdemu Pan Bóg odpowiada w inny sposób, ale na pewno jest w stanie tak odpowiedzieć, żeby ta osoba zrozumiała. Więc to, co należy robić w pierwszej kolejności, to po prostu dużo się modlić, bo jeżeli ktoś będzie wykonywał tą służbę, nie mając powołania Bożego, to niczym nie będzie się różnić od księdza, który robi na tym niezły biznes. Natomiast jeżeli ktoś jest z powołania Bożego, to wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Więc modlitwa to tutaj jest podstawa. I Pan Bóg w odpowiedzi na modlitwę może odpowiadać na rozmaite sposoby. Może odpowiadać przez Biblię, może odpowiadać przez innych ludzi, może odpowiadać przez ułożenie jakichś tam okoliczności. Różne sposoby Pan Bóg ma, ale na pewno odpowie tak, że dana osoba zrozumie. Natomiast podpunkt B teraz. Najłatwiej mi jest powiedzieć na swoim przykładzie, jak to było u mnie. Może to kogoś zainspiruje akurat, ale tak jak mówię, droga każdego jest inna. Ja miałem bardzo poważne wątpliwości ze względu na to, że byłem bardzo zakompleksioną osobą, bo mi od dzieciństwa wmawiano, że jestem nikim. I kiedy słyszysz to 5-10 lat i dłużej, nie ma takiej opcji, żebyś nie zaczął w to wierzyć. I ja zacząłem funkcjonować w taki sposób. Skoro jestem zerem, to funkcjonuję jak zero. Więc w momencie, w którym Pan Bóg mi pokazał, że chce nałożyć na mnie taką odpowiedzialność, to ja po prostu się schowałem w skorupę. Ale gdy Bóg mi zaczął tak w sposób bardzo uprzejmy, bardzo łagodny, ale zdecydowany jednocześnie pokazywać, zacząłem wystawiać tą głowę ze skorupy i zacząłem zadawać pytania. I zacząłem prosić, żeby Pan Bóg mi pokazał przez Pismo Święte. Bo na tym chciałem się opierać, to ma być fundament. I podczas jednego z porannych nabożeństw, a nie byłem wtedy ochrzczoną osobą nawet w Kościele Adwentystów, to był okres, w którym dopiero poznawałem pewne rzeczy, dlatego że w wieku 16 lat, kiedy byłem wychowankiem domu dziecka, Bóg powołał mnie do służby kaznodziejskiej. Ale potem, gdy zaliczyłem pewne upadki jeszcze i Pan Bóg na nowo rozbudził to we mnie, zacząłem się pytać. Mówię, Boże, pokaż mi przez Biblię. I otworzyłem Biblię na liście do Tytusa. Tam przeczytałem pewien fragment, który bardzo do mnie przemówił. Biblia wypadła mi z ręki. Byłem pod takim wrażeniem. Wiedziałem, że Bóg do mnie mówi. Cały się trząsłem. I uklękłem przed Nim. I mówię, Boże, Ty mi odpowiedziałeś, ale ja potrzebuję więcej. Ja potrzebuję naprawdę więcej. Proszę Cię, pokaż mi. Pokaż mi przez książki Ellen White. Bo wtedy te książki i do dzisiaj też miały dla mnie znaczenie. Pokaż mi, czy powinienem iść w tym kierunku. I pracowałem wtedy w sklepie, takim z pamiątkami, ze zwierzątkami. I akurat pamiętam, że nie było ruchu, był deszcz.
bardzo taki rzęsisty. Ja siedziałem w sklepie i czekając na klientów, czytałem książkę Prorocy i Królowie. Nie pamiętam już nawet, jaki rozdział czytałem. To było lata temu. Ale tak huśtałem się na krześle i w pewnym momencie prawie spadłem z tego krzesła, bo natrafiłem na fragment, który mnie zmroził. Wiedziałem, że Bóg mówi do mnie. I kiedy przeczytałem ten fragment, zacząłem się znowu trząść. Byłem przerażony i podekscytowany. I nie obchodziło mnie to, czy ktoś w tym momencie wejdzie do sklepu, czy nie. Uklęknąłem i zacząłem rozmawiać z Bogiem i wylewać przed Nim swoje serce. I poprosiłem o kolejny znak. Poprosiłem o to, żeby ktoś z ludzi, z moich znajomych, zasugerował mi, że powinienem zostać pastorem. Poszedłem wtedy do zboru Kościoła Adwentystów w Poznaniu. Tam jeden z usługujących braci poprosił mnie do wygłoszenia apelu ewangelizacyjnego, bo już byłem z nim umówiony jakiś czas wcześniej, żeby się podzielić pewnymi doświadczeniami. I na koniec poprosił, żebym wszedł jeszcze raz na podium, zbór modlił się za mnie w kontekście tych doświadczeń, które opowiadałem. Gdy usiadłem na miejsce, on zwrócił się do mnie i mówi: Jarku, wiesz co, znałem kiedyś podobnego człowieka do ciebie i Bóg uczynił go wspaniałym pastorem. Zrobiło mi się gorąco, zacząłem się nerwowo wiercić na krześle i nie mogłem się pozbierać. Ale potem zacząłem dalej rozmawiać z Bogiem i postanowiłem wymyślić coś takiego, co miało spowodować, że Pan Bóg da sobie ze mną spokój. To takie głupie, dzisiaj to jest śmieszne, ale... No, trochę jak widzę tego Gedeona, tak powoli. Wtedy myślałem o tym bardzo poważnie. I mówię, wymyślę taką wiązankę, że Pan Bóg w życiu sobie z tym nie poradzi. I wymyśliłem. I mówię: Panie Boże, jestem w tym zborze krótko. Ludzie praktycznie mnie nie znają. A chciałbym bardzo przyjąć chrzest. I urzędnicy tego zboru, rada zboru, musi wydać o mnie opinię. Tak. Proszę, żeby to była jednomyślna opinia popierająca mój chrzest. Nie? Chciałbym ten chrzest przyjąć na kampie, na takim obozie namiotowym, który jest organizowany co roku przez Kościół Adwentystów. Ale nigdy nie byłem na kampie, więc muszę się tam jakoś dostać. Więc prosiłbym, żebyś, Panie Boże, dał mi transport. Ale żeby jechać na kamp, muszę mieć pieniądze, a był to okres, w którym nie miałem pracy. Więc proszę Cię, Panie Boże, żebyś znalazł mi pracę i żebym do czasu kampu, to był gdzieś jakieś, nie wiem, miesiąc, dwa, zdołał zarobić taką i taką kwotę, która była mi potrzebna, żeby tam przeżyć przez cały ten czas, przez te 10 dni, razem z opłatami, ze wszystkim. Ale kiedy już pojadę na kamp, no to potrzebuję sponsora. Proszę, żebyś mi dał sponsora z Polski albo z zagranicy, który opłaci mi studia, bo ja nie mam za co. I zostawiłem to i cieszyłem się tak w sercu, nie? Tak mówię, będę miał spokój. A Pan Bóg po prostu zaczął niesamowicie działać, dlatego że wszystkie te rzeczy, o które poprosiłem, spełniły się. Co do jednej. Nie będę teraz w detalach opowiadał, jak to było, ale każda z tych rzeczy, nawet do tego stopnia, że później mój szef, u którego byłem zatrudniony w tym sklepie, gdy dowiedział się, że bardzo poważnie myślę o służbie kaznodziejskiej, zaoferował się za darmo zawieźć mnie z Poznania do Podkowy Leśnej ze wszystkimi moimi rzeczami. Wow. I wtedy rozpoczęła się moja przygoda z Bogiem. Bóg bardzo konkretnie mi pokazywał i pokazuje mi do dzisiaj, w jakim miejscu chciałbym je widzieć, czym mam się w życiu zajmować. Były inne opcje. Z innymi rzeczami mógłbym sobie dać radę. Tak. Ale Bóg powiedział: nie, tu. I to jest najlepszy z możliwych wyborów. Jestem szczęśliwy i spełniony, będąc pastorem, chociaż nie jest to prosta służba. Czyli na pewno trzeba mieć bardzo bliski kontakt z Panem Bogiem. Tak. Trzeba być bardzo blisko. I ta modlitwa to tutaj musi być kluczowa. Ale tak jak z tego, co opowiadasz, to nie jest modlitwa, która gdzieś trafia w sufit, tylko modlitwa, która czeka na odpowiedź. Dokładnie.
czeka na odpowiedź. I to bardzo namacalną. Tak. W tym momencie zrobimy kolejną przerwę i w następnym odcinku kontynuujemy dyskusję na temat bycia pastorem. Dzięki, cześć.